Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was fajny odcinek, bo opowiem Wam więcej o pracy na Filipinach. Wiem, że długo czekaliście na ten odcinek, ale w końcu mam już takie bardziej konkretne informacje, z którymi mogę się z Wami podzielić z tymi informacjami. Dobra, tak czy inaczej zaczynamy. Ja akurat się w tym momencie zbieram do szpitala, ponieważ muszę odebrać moje wyniki badań, ale o tym Wam opowiem później. Jest to związane oczywiście z pracą, którą będę miał tutaj na Filipinach, ale za chwilkę Wam wszystko wyjaśnię. Teraz zbieramy się i jedziemy do szpitala, żeby to załatwić. No słuchajcie, jestem na miejscu, przyjechałem pod szpital, za mną znajduje się szpital, to jest Ace Hospital, jeden z nowszych szpitali w Dumaguete. Niestety nie będę mógł nagrywać w środku, no bo oczywiście ze względu bezpieczeństwa i w ogóle ogólnej polityki na Filipinach nie można nagrywać w szpitalach, nie wiem czy tak samo jest w Polsce, ale na Filipinach to jest ogólnie coraz bardziej przestrzegane, no bo były oczywiście wcześniej sytuacje, że ludzie wrzucali zdjęcia jakichś tam chorych osób, których nawet w ogóle nie są spokrewnieni ze sobą. I przez to ten problem nastał i teraz są w ogóle znaki ostrzegawcze i nawet to można iść do więzienia za coś takiego, więc ja nie chcę ryzykować, szczególnie, że jestem obcokrajowcem i tak wszyscy będą na mnie się patrzeć, jak będę w szpitalu. Ale dlaczego tutaj przyjechałem? Tak jak Wam wspomniałem wcześniej, słuchajcie, wczoraj już robiłem różnego rodzaju badania. Skan klatki piersiowej, X-ray klatki piersiowej, badanie na narkotyki, na szabu, na marihuanę, tak samo prób kakao. I teraz jeszcze dzisiaj muszę załatwić wizytę u lekarza i odebrać prześwietlenie klatki piersiowej. Oczywiście pierwsze prześwietlenie i później z tym wszystkim iść do lekarza, żeby wydał mi certyfikat, czyli tak jakby Medical Certification of Working Permit, czyli że po prostu mogę mieć pozwolenie na pracę. Moja wiza już jest praktycznie załatwiona, czekam tylko na odbiór paszportu, ale o tych wszystkich rzeczach związanych, słuchajcie, z pracą będzie za chwilkę, jak tylko skończymy w szpitalu. Ja tam idę odebrać wyniki i widzimy się za chwilę. Aha, i też słuchajcie, ciekawostka, to jest dokładnie ten sam szpital, w którym Emilia się urodziła. Tutaj mieliśmy chyba na czwartym piętrze pokój prywatny, chyba nawet z widokiem tak na tą stronę, z tego co dobrze pamiętam, albo na tamtą stronę. Tak czy inaczej, szpital jest naprawdę, słuchajcie, mega nowoczesny, najnowszy, jeden z najnowszych w Dumaguete, a ja idę tam to załatwiać. Widzimy się za moment. No dobra, ja już jestem po pierwszej wizycie w szpitalu, odebrałem swoje wyniki, czyli prześwietlenie klatki piersiowej. Nie dostałem zdjęcia, bo zrobiłem tą tańszą wersję, czyli tak naprawdę dostaję tylko jakby opis tego, czy coś mi się dzieje, czy nie. No oczywiście wynik wyszedł negatywny, wszystko jest ok, moje płuca wyglądają dobrze i tak dalej, i tak dalej. I byłem się zapytać o lekarza. I słuchajcie, tutaj jest taka ciekawa sytuacja, że to jest niby prywatny szpital, i w tym szpitalu każdy z tych lekarzy ma swój osobny gabinet, czyli możecie iść do każdego rodzaju specjalisty. I to działa na tej zasadzie, że w informacji po prostu babka mi daje, że na przykład z takim schorzeniem czy z takim biznesem mogę iść do tego, tego, tamtego, sramtego i jeszcze takie daje mi z 5 różnych wizytówek. I normalnie mógłbym zadzwonić, umówić się na wizytę na jakąś konkretną godzinę, czy tam, w której będę w kolejce. No ale ja po prostu się jej zapytałem, no ale który z tych lekarzy jest teraz dostępny? Ona mi dała 3, których są niby teraz. Okazało się, że tylko tak naprawdę jeden przyjmuje, 2 jeszcze nie ma, albo nie wiadomo, który będzie, jeden w ogóle był tylko do południa, czy coś tam po prostu pomieszała. Tak czy inaczej, ten lekarz, do którego idę, będzie za 30 minut dopiero dostępny. Wizyta nie wiem, ile będzie kosztowała, ale na 100% nie powinno to przekroczyć 1000 peso, czyli jakieś 80 zł na polskie. Także no muszę tutaj poczekać jeszcze przez 30 minut, więc akurat to jest dobra okazja, żebym nagrał dla Was coś więcej na temat, słuchajcie, tej pracy, którą za niedługo zaczynam, a zaczynam ją już od 8 przyszłego miesiąca. No więc dowiedzcie się coś więcej o pracy. Skoro mam jeszcze 30 minut i podejrzewam, że lekarz się spóźni, bo oni się zawsze spóźniają tutaj na Filipinach, więc przejdę się już na nogach w tamtą stronę, bo tam jest taka fajna kawiarenka, zresztą i w ogóle restauracja. I tam Wam pewnie więcej coś opowiem. Nie powinno być raczej bardzo pełna, więc może tam będzie cisza. Tak czy inaczej, słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę na Filipinach. Bardzo dużo osób się pytało o pracę na Filipinach, jak to wygląda, czy jest łatwo, gdzie znaleźć i tak dalej. Ja już nagrywałem różne filmiki na ten temat, ale tutaj teraz ta sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ ja normalnie będę miał pracę na cały etat, czyli
będę legalnie pracował, dostanę wizę pracowniczą, dostanę ubezpieczenie socjalne, dostanę wszystkie inne pierdoły, które są normalnie wymagane przez oficjalną firmę, która jest na Filipinach. Nie chcę wam zdradzać nazwy firmy, do której się przyjmuję, bo uważam, że to jest takie trochę, to jest mało znaczące. I od razu też odpowiem na wasze pytanie. Nie ma takiej opcji, żeby po prostu osoba, która w tym momencie mieszka w Polsce, mogła się zatrudnić w tej firmie na Filipinach, bo oni po prostu nie sprowadzą was na Filipiny, bo im się to całkowicie już nie opłaca. Wolą szukać Polaków, którzy mieszkają już na Filipinach, którzy są na Filipinach, a jak pewnie wiecie, takich, którzy chcą pracować, jest naprawdę bardzo mało. Ja akurat się przyjmuję z jeszcze jednym Polakiem, moim znajomym, którego też znam z Sykihoru. I jeszcze w tym samym czasie, bo będziemy mieli to samo szkolenie, będziemy razem z dwoma Niemcami i jednym chyba Francuzem, czy coś takiego. Ale oni już mieszkają wszyscy w Manili i z tego co wiem, to są dual citizenship, czyli podwójne mają obywatelstwo. Czyli to są na przykład Filipińczycy, którzy mieszkali bardzo długo już w Europie i z jakichś tam powodów wrócili. Czyli bardzo możliwe, że to są osoby już troszeczkę starsze. Tak czy inaczej chcą sobie na pewno dorobić kasę. Bo słuchajcie, bo kasa jest całkiem niezła. Mogę powiedzieć oficjalnie ile, bo to była oferta, która jest ogólnie dostępna na internecie. To jest około 75 tysięcy peso na rękę miesięcznie. Ile to jest na polskie, to widzicie tutaj. I odpowiadając na wasze pytanie kolejne, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o zarobki filipińskie. Co mnie też bardzo cieszy, bo to będzie akurat kasa, która będzie pod naszą inwestycję na przyszłość. Dodatkowe pieniądze, które nam się przydadzą. Dobra, ja jestem w restauracji już. Zaraz sobie siądę i będziemy dalej nagrywać. Okej, okay, słuchajcie, ja już siadłem, więc mogę chwilę wam opowiadać, bo czekam na kawę. Zamówiłem kawę parzoną z mlekiem. Piłem tutaj kilkakrotnie, to jest Gabi's Bistro. Bardzo fajna restauracyjka. Taka naprawdę bardzo kameralna. Zobaczcie, tutaj jest... Ja sobie siadłem oczywiście na zewnątrz, bo wolę nagrywać. W środku jest muzyka, jest klimatyzacja. Tak pół dnia już siedziałem w klimatyzacji u nas w biurze, więc wolę sobie wyjść na zewnątrz. Ale tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę oczywiście na Filipinach, to tak jak mówię, no nie jest... Nie ma takiej możliwości, żebyście na przykład wy z Polski przylecieli w tym momencie i zaczęli pracować na Filipinach, bo tak was po prostu nikt nie zatrudni. Ja już w tym momencie czekam na tą robotę, słuchajcie, około 4 miesięcy. Tak, uwierzcie mi, 4 miesiące czekam na tą robotę na Filipinach, bo były takie duże problemy z załatwieniem wizy, z załatwieniem wszystkich papierów i tego typu rzeczy. Bo ta praca oficjalnie, przed oczywiście całą pandemią, była stacjonarnie w biurze w Manili. I tam mam znajomych, którzy już tam pracowali w tym biurze. Oczywiście jak pandemia się zaczęła, dali im komputery i każdy pracuje zdalnie, już nie musi wracać do biura. Przez to, że oczywiście ludzi było mniej, a oni potrzebują więcej pracowników i tak dalej, większość tych osób przeszła na pracę zdalną, czyli pracuje właśnie z domu. I to jest, słuchajcie, idealne rozwiązanie. Przez to, że też zaczęli zatrudniać z domu, otworzyła się dla mnie taka furtka, żeby właśnie z Dumaguete pracować zdalnie dla nich w Manili. I to jest idealne rozwiązanie, bo za tą kwotę mi się po prostu w ogóle nie opłaca przeprowadzać do Manili i na pewno nie chciałbym się przeprowadzać do Manili, bo to jest stolica Filipin i nie chcę tam po prostu mieszkać. Więc tak czy inaczej sytuacja się taka zdarzyła, że mogę pracować zdalnie i mega, mega się z tego cieszę. Co też jest, słuchajcie, ciekawe, bo pewnie zapytacie, co to jest za praca? No to więc nie wyjaśniłem wam jeszcze. To jest techniczne wsparcie klienta, tak to mniej więcej można napisać. Tak to mniej więcej było przedstawione jako oferta. Ja oczywiście nie będę musiał odbierać telefonów od obcokrajowców. Będę odbierał telefony tylko i wyłącznie od Polaków i tylko i wyłącznie od pracowników różnego rodzaju sklepów, którzy mają problemy techniczne z oprogramowaniem, czy też z urządzeniami, kasami fiskalnymi, czy z innymi tego typu rzeczami dostępnymi w sklepie. Więc ja nie odbieram... Thank you so much. Oh, great. Właśnie kawa mi przyszła. Salamat, Kajo. No, więc ja będę odbierał tylko i wyłącznie telefony jakby od pracowników, nie od typowych Janów Kowalskich, którzy dzwonią na infolinię z pretensjami, bo to czegoś takiego nie ma, tylko to będą pracownicy właśnie firmy, żeby im po prostu pomóc. I tylko w języku polskim. I też, słuchajcie, ciekawa sprawa, bo to wynagrodzenie, moim zdaniem, znaczy nie wiem, może się dużo zmieniło na rynku polskim, jeżeli chodzi o oferty pracy, ale ja też pracowałem bardzo dużo w takiego typu call center i nie wydaje mi się, żeby ta kwota była niska, jeżeli nawet chodzi o zarobki w Polsce, na takiej, powiedzmy, praktycznie podstawowej linii
wsparcia. Więc zarobki w Polsce na tym samym stanowisku są dużo, dużo niższe, tak mi się wydaje. Oczywiście ja dostaję, słuchajcie, największą część tej, bo chyba z 70% albo 60% w ogóle tej wypłaty, to jest tylko i wyłącznie bonus za mój język, czyli za język polski, że rozmawiam z klientami. Tak to jest, wygląda śmiesznie. I też, słuchajcie, ciekawostka jest, bo pewnie wiecie, że ja jestem informatykiem, zajmuję się stronami internetowymi, pozycjonowaniem i innymi tego typu rzeczami. Jeżeli zatrudniłbym się w firmie filipińskiej, żeby pracować jako na przykład web designer, to bym zarabiał jakieś 25 tysięcy peso na rękę, ale że będę pracował z dużo łatwiejszym tematem, ale w języku polskim na Filipinach, będę zarabiał 75 tysięcy peso na rękę. To jest abstrakcja po prostu. Dalej nie mogę w to zrozumieć, no ale okazuje się, że tutaj w tym momencie ten kluczowym elementem jest ten język polski, który jest tak ciężki do nauczenia, że żaden Filipińczyk w takim języku podejrzewam nie mówi. Przynajmniej mieszkający tutaj, tak mi się wydaje. Okej, okay, skoro jesteśmy już przy tej pracy i wiecie mniej więcej jak ta praca wygląda, co będę miał, jakie będzie moje zadanie, w jakich godzinach będę pracował? No oczywiście, jeżeli będę pracował z Polakami, no to będę pracował w godzinach polskich, czyli bardziej europejskich. Czyli od godziny 3 po południu do 12 w nocy, albo od 6 wieczorem mojego czasu do 3 nad ranem. Wiem, to może być trochę takie skomplikowane, ale uwierzcie mi, że w tych godzinach, no może nie do 3 codziennie, ale ja i tak siedzę przed komputerem, więc dla mnie to nie jest żadna nowość. Nawet cieszę się, bo i tak będę miał te pół dnia, albo nawet cały dzień czasami wolny, żeby spędzić z Emilią, czy robić swoje jakieś inne projekty, czy też czasami nagrywać te filmiki, które tak lubicie oglądać. I te godziny mi jak najbardziej odpowiadają. Nawet bardziej się cieszę, że są właśnie popołudniowe niż filipińskie godziny czasu, bo no tak jak mówię, no mam wtedy tak jakby, można powiedzieć, dwa życia. Czy się wykończę nerwowo, czy będę niewyspany? Pewnie tak, no ale zobaczymy. Czas pokaże, jak to będzie działało. I kolejna, słuchajcie, rzecz, która jest warta wytłumaczenia, bo pewnie się zastanawiacie, jak wyglądał taki proces rekrutacyjny. To też była, słuchajcie, fajna sytuacja, bo zaczęło się to od tego, że oczywiście wysłałem swoją CV-kę i zrobiłem to przez mojego znajomego, który już tam pracował w tej firmie. Z tego, co wiem, nawet jest tam chyba program jakiś lojalnościowy, czyli na zasadzie, jeżeli on mnie polecił, czyli na przykład on mnie zrekrutował, to on dostanie tam jakieś pieniądze z tego. Nie wiem, jakie to są pieniądze na dzień dzisiejszy, ale tak po prostu mówię jako ciekawostka. I w tym momencie tak naprawdę już się firma do mnie odezwała. Dwa dni później prosto do mnie zadzwonili, bo powiedzieli, że szukają ludzi na gwałt, szczególnie Polaków. I wytłumaczyli mi, że to będzie czterostopniowy proces rekrutacyjny. Ja mówię, że okej, porozmawiałem z tą dziewczyną po angielsku. To była jakaś tam z Human Resource oczywiście dziewczyna, która mi tam, powiedzmy, to wszystko mniej więcej wyjaśniła, jak to będzie funkcjonowało i tak dalej. Pierwszym etapem, co musiałem zrobić, dostałem jakieś tam konto na stronie internetowej, gdzie musiałem się zalogować i musiałem pobrać program do testu z języka angielskiego. I teraz tak, mogłem to zrobić oczywiście na komputerze, mogłem to zrobić na telefonie. Na komputerze wtedy nie miałem żadnego mikrofonu podpiętego, więc zrobiłem to na telefonie. Aplikacja, nawet nie pamiętam na dzień dzisiejszy jak się nazywa, ale test był ogólnie bardziej z AI, czyli ze sztuczną inteligencją, czyli na zasadzie pierwsze na przykład testy to były tam przetłumacz te zdania, nie, przeczytaj te zdania w języku angielskim. Później było odpowiedź na te pytania. Później przez 5 minut chyba ktoś czytał jakiś tam tekst, oczywiście jakiś robot czytał tekst i trzeba było odpowiedzieć na pytania z tego tekstu, zaznaczyć je chyba bodajże w formularzu, które były poprawne, które nie i tak dalej, i tak dalej. Tam też jeszcze było kilka pytań związanych z gramatyką, czyli uzupełnij zdanie, coś takiego jak się w szkole podstawowej, powiedzmy, robi na języku angielskim. Ale jeżeli ktoś ma oczywiście bardzo dobrą wymowę angielskiego i wyraźnie mówi, to bez żadnego problemu zda ten test. To naprawdę nie była jakaś skomplikowana sprawa. I co też ciekawe, słuchajcie, ja do tego testu podchodziłem 3 razy. Dopiero za trzecim razem go zdałem. I to nie przez to, że nie znałem odpowiedzi na te pytania, czy nie potrafiłem tego przeczytać, no bo jednak po 7 latach mieszkania na Filipinach, no takie rzeczy powinno się już wiedzieć. I to jeżeli chodzi nawet o język angielski, a nie filipiński. Ale wychodziło to z tego, że mój mikrofon był za cicho ustawiony i po prostu ta sztuczna inteligencja chyba nie mogła wychwycić tego, co ja mówię, bo później oni to sprawdzili na komputerze i powiedzieli, że jest po prostu za cicho. Więc ta kobieta do mnie zadzwoniła jeszcze raz, zaśmiała się już i mówi, że niech pan krzyczy do tego mikrofonu. No i tak też się, słuchajcie, stało, że dosłownie krzyczałem już za trzecim razem do mikrofonu i zdałem to. Kolejnym
kolejnym etapem była rozmowa z moim przyszłym kierownikiem. No to porozmawialiśmy na temat mojego doświadczenia, porozmawialiśmy na temat różnych tematów, on mi też wyjaśnił mniej więcej, jak ta praca polega i tak dalej, i tak dalej. Była to naprawdę bardzo fajna rozmowa, trwała chyba z godzinę czasu, dużo o sobie się dowiedzieliśmy, dużo pytań zadawał, ale nie związanych z informatyką jeszcze. No i przechodzimy do tego testu informatycznego, bo to jest jakby stanowisko techniczne, więc jednak jakąś wiedzę na temat informatyki trzeba mieć. Tutaj nie chcę mówić za specjalistę, ale słuchajcie, naprawdę to były pytania takie naprawdę bardzo, bardzo podstawowe, związane z internetem, związane z obsługą Windowsa. No takie rzeczy, że ja się, słuchajcie, naprawdę musiałem zastanowić 3 razy, zanim odpowiedziałem, bo nie chciałem podawać zbyt skomplikowanych odpowiedzi. Bo na pierwsze czy drugie pytanie odpowiedziałem zbyt skomplikowane. Odpowiedziałem to tak, że ta osoba, która miała mnie sprawdzać, za bardzo nie wiedziała, czy ja odpowiedziałem dobrze, czy źle, bo ona chyba też nie miała na tyle wiedzy informatycznej, żeby mi odpowiedzieć. Tak czy inaczej, musiałem jakby się cofnąć trochę do podstawowych informacji i odpowiedzieć na te pytania. I oczywiście bezbłędnie to zrobiłem, tak przynajmniej się wydaje, ale to nie było jakieś tam skomplikowane. Kolejny etap to był, słuchajcie, test z języka polskiego. Tak. Jeden z pracowników po prostu zadzwonił do mnie i miałem z nim porozmawiać przez 30 minut, czy na pewno znam język polski, i on miał mnie zarekomendować, czy rzeczywiście jestem Polakiem, albo czy na tyle mam wiedzę w języku polskim, żeby zdać na to stanowisko. No więc oczywiście to już była taka tylko i wyłącznie formalność, to bez żadnego problemu przyszedłem i jeszcze musiałem odpowiedzieć na kilka pytań, które dostałem e-mailem. Pytania były po angielsku, miałem odpowiedzieć na nie po polsku i też któryś z tych pracowników, który tam już pracuje, miał je przeczytać i odpowiedzieć, napisać po prostu, czy one są poprawne. Więc słuchajcie, no to było akurat bardzo proste. Po tym wszystkim przeszedł cały etap rekrutacji, dostałem zielone światło, powiedzieli tak, chcemy Cię zatrudnić, zaczynamy. No i teraz powinno Wam się wydawać, że już poszło wszystko z górki, bo zdałem, dostałem się do tej pracy i już teoretycznie powinienem pracować od chyba 2 miesięcy. No niestety to nie jest takie proste, bo się okazało, że z jednej strony przez to, że jest COVID i można pracować zdalnie i można, dużo rzeczy jest ułatwionych, czyli można się zarejestrować online i tak dalej, zrobić wszystko przez internet, to akurat filipińska procedura załatwiania wiz pracowniczych była zdecydowanie bardziej utrudniona. I to już nie mogę tutaj winić pracodawcy za to, bo oni chcieli mnie jak najszybciej zatrudnić, zresztą tak jak te inne osoby, tylko po prostu ta procedura się przeciągała w czasie i naprawdę, słuchajcie, dopiero chyba tydzień temu dostałem takie naprawdę potwierdzenie, że ta wiza została wydana i już teraz tylko i wyłącznie czekam na paszport, żeby go otrzymać tutaj w Domagetę. No bo to było naprawdę problematyczne. Ale znowu, jeżeli ja tej wizy jeszcze nie miałem, oni nie dali zielonego światła, rząd filipiński nie dał zielonego światła, że ja tą wizę dostanę, to nie mogli mnie zatrudnić, nawet nie mogłem robić szkolenia, nie mogłem robić niczego innego, nie mogli mi wysłać komputera, bo teoretycznie nie byłem pracownikiem. Dopiero wtedy, jak oni już dostali to zielone światło, ta cała procedura ruszyła i wszystko już poszło, powiedzmy, z górki. Czyli tak naprawdę przez 1,5 miesiąca my za bardzo nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Oczywiście informowali nas o tym, że na pewno dostaniemy tą pracę, zaczniemy pracować, bo oni po prostu nas potrzebują i chcą nas. No ale widzicie, że tak to się po prostu wszystko przeciągnęło w czasie. Także już się trochę z tego wszyscy śmiejemy, no bo tak naprawdę 4 miesiące czekałem na robotę i pomimo tego, że słuchajcie, tak żeby w ogóle kontrakt podpisałem dopiero po tym czasie, jak potwierdzili mi, że ta wiza zostanie wydana. No bo nie ma sensu podpisywać kontraktu, jeżeli nie będę mógł pracować na Filipinach. Więc wszystko to było takie, powiedzmy, załatwiane. No i oczywiście też to, co jest ważne dla Was, to firma, która mnie zatrudniała, załatwiała wizę pracowniczą. Dzięki temu ja nie musiałem w ogóle lecieć do Manili, musiałem tylko wysłać swój paszport. Oni dostali pewne upoważnienie, że mogą aplikować jako firma prawnicza, która robi to dla tej firmy, że oni robili całą dokumentację i aplikowali o wizę i też załatwili różnego rodzaju dokumenty, które mogli załatwić za mnie, a ja tak naprawdę dopiero w zeszłym tygodniu zacząłem wypełniać różnego rodzaju formularze online, żeby na przykład dostać właśnie numer jakiś tam na Filipinach związany z czymś tam, czyli żeby te wszystkie takie procedury były zapewnione i wszystkie dokumenty były kompletne. Trochę to trwało, no bo dzisiaj dopiero tak naprawdę kończę ten medical exam, czyli za dosłownie 10 minut muszę iść do lekarza i wtedy mam to dopiero odesłać i w zasadzie dalej procedura działa. Czyli czekam tylko i wyłącznie na komputer i od 8 zaczynam szkolenie, które będzie trwało miesiąc. Od 3 do 12 w nocy. Więc całkiem nieźle. Aha, i pewnie zapytacie, szkolenie jest już płatne, bo ja już podpisałem kontrakt i jestem w godzinach pracy, a oni mnie po prostu szkolą, więc to jest to oczywiście 100% płatne. No, ja już, słuchajcie, kato wypiłem, wracam do
szpitala. On się znajduje tutaj, rzut beretem dosłownie od tego miejsca. Dzięki Bogu mogę maskę na chwilę ściągnąć, bo w szpitalu trzeba ubrać całą przyłbicę oczywiście. Trzeba ubrać maskę i tak dalej. To jeszcze nawet nie może być taka mała przyłbica, tylko musi być taka duża, plastikowa przyłbica. Pełna, jak oni tutaj nazywają. Okazuje się, że na Filipinach już przyłbice rozróżniają, że są małe, duże, średnie. Masakra. Mam nadzieję, że to się już skończy. Dobra, tak czy inaczej, ja się widzę z wami za moment, jak już wyjdę ze szpitala. Mam nadzieję, że uda się załatwić tą wizytę i nie będzie to trwało długo. Teoretycznie jestem pierwszy, albo maybe trzeci w kolejce, jak to ta kobieta mi wyjaśniła z recepcji, więc może się za chwilę okazać, że będę i piąty. Ale mam nadzieję, że szybko pójdzie. Dobra, słuchajcie, ja już wszedłem od lekarza. Musiałem kawałeczek odjechać od szpitala na motorze, bo zacząłem nagrywać bez maski, ale mnie już opieprzyli, że trzeba ją ubrać, więc tutaj już mogę sobie nagrać. Niestety zeszło to trochę więcej czasu niż myślałem, bo okazało się, że oczywiście nie jestem pierwszy w kolejce, chociaż byłem pierwszy u lekarza, tylko jestem trzeci, więc no jakoś to przeżyłem, poczekałem tak naprawdę godzinę. Przynajmniej miałem sudoku na telefonie, więc zacząłem sobie grać i jakoś ten czas poleciał szybko. Tak czy inaczej moja ta lekarka, ja jej nie znałem tej lekarki, pierwszy raz byłem u niej, tak popatrzyła na mnie, no co to jest w ogóle za badanie? Ja mówię, no że potrzebuję ten certyfikat medyczny i tak dalej, ona mówi, aha, okej. Ale tak patrzy, no ale dobra, gdzie są podstawowe badania krwi? No bo nawet, śmieje się do mnie, bo nawet kupę zrobiłeś i są wyniki, wszystko jest okej. Skan klatki piersiowej i tak dalej, nawet drug testy, a nie ma badania krwi. Ja mówię, no to nie było wymagane przez firmę, bo wysłali mi dokładną listę, które muszę zrobić, badania. Więc wyszło tak, że ona mówi, no to trochę śmieszne. No ja mówię, no rzeczywiście śmieszne, bo podstawowego badania krwi nie jest zrobione. I więc przebadała mnie tak w 10 minut, bla bla bla, wypisała certyfikat taki, że upoważnia mnie do pracy. Muszę to teraz wysłać do nich i mam nadzieję, że to będzie ok. Słuchajcie, tak czy inaczej, dzisiaj się już na pewno, na 100% się rozgadałem za bardzo. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania odnośnie pracy na Filipinach, to piszcie to w komentarzach. Ja bardzo chętnie na to wszystko odpiszę. Pewnie jeszcze dzisiaj, pewnie od razu. Po prostu będę ciekawy, czy filmik wam się podoba. Zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli interesuje was życie na Filipinach. I co najważniejsze, oczywiście dziękuję wam serdecznie za wsparcie na Patronite. Dziękuję za wirtualne kawy, które stawiacie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i mam nadzieję już za kilka dni, bo odrobiłem się z większością ilości roboty, którą miałem zaplanowaną, więc teraz będzie kolejny tydzień, kolejne dwa tygodnie na nagrywanie fajnych, ciekawych filmików, a sporo już mam przygotowanych takich tematów, które chcę poruszyć, więc na pewno wam się to spodoba. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, pa!